wygrałeś 20. edycję programu Twoja twarz brzmi znajomo, najlepsi z najlepszych. Jakie to są uczucia? Nie wiem, jeszcze się z tym nie oswoiłem. Nie, słuchajcie, to jest absolutnie mieszanina różnorakich uczuć, których nie umiem nazwać, ale które są bardzo pozytywne i one wszystkie mają intensywność ustawioną na full. Kurczę, jestem szczęśliwy, wyróżniony, doceniony, wzruszony. No nie wiem, no naprawdę to jest miks jeszcze kilkudziesięciu innych emocji. Jestem w szoku, jest niesamowicie. Nie spodziewałem się tego, bo ciężko było też w takim gronie 8 geniuszy tego programu. No oczekiwać racjonalnie, że to trafi w moje ręce, a tak się stało, jestem bardzo szczęśliwy. W dzisiejszym materiale poprzedzaj... Musimy dokończyć tą wypowiedź, przepraszam. Jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję wszystkim Państwu, którzy zdecydowaliście się oddać na mnie głosy, bo to przecież Wy wybraliście. Ale się porobiło. Przepraszam, kontynuuj pytanie. W materiale poprzedzającym Twój dzisiejszy występ Maciej Dowbor powiedział, że jesteś osobą i do tańca, i do różańca. Czy rzeczywiście za taką osobę się uważasz? Nie, absolutnie skłamał, ponieważ ja ni cholery nie potrafię tańczyć, proszę Państwa. Nie umiem absolutnie nic zatańczyć, mimo że próbowałem i mimo że przecież w mojej edycji 9 wcielałem się w Jasona Derulo i tam miałem bardzo trudny układ taneczny, ale ja do tego poszedłem tak bardzo metodycznie i po prostu nauczyłem się tych ruchów w ciele i jak tylko miałbym wykonać jakiś jeden ruch spoza tej choreografii, to nie umiałbym. Więc na pewno nie jestem do tańca, a tym bardziej, proszę Państwa, nie jestem do różańca. Bo Ty tak zapytałaś akurat o te konkretne dwa słowa, a ja też byłem w szoku oglądając ten materiał, że Maciek Dowbor potrafił tyle miłego o mnie powiedzieć. Po dwóch edycjach, słuchajcie, grillowania i roastowania mnie, zwłaszcza wtedy, kiedy się wcielałem najlepiej, jak umiałem w rolę kobiece, usłyszeć tyle miłego. No naprawdę, Maciek, nie spodziewałem się. Jakie wspomnienia teraz z Tobą pozostaną? Poza tymi miłymi słowami od Macieja Dowbora, oczywiście, jakie wspomnienia zostaną z Tobą teraz po tej już Twojej drugiej edycji tutaj? Absolutnie wyjątkowe, jednoznacznie pozytywne. Inaczej niż za pierwszym razem, wiesz, bo wchodząc drugi raz do programu, ja już byłem lepiej przygotowany na to, co mnie czeka. Jakoś tak fajniej to zniosłem i fajnie to przeżyłem. To była niesamowita przygoda. Dobrze się tu czułem, fajnie się bawiłem. Przy okazji dostarczyłem Państwu trochę rozrywki, mam nadzieję, za co mnie pięknie wynagrodziliście. Dosyć dziękuję. Wspaniała edycja, nie zapomnę jej na pewno nigdy. I teraz po programie, kiedy już będziesz miał może trochę więcej czasu, to jednak trasa koncertowa, jakieś koncertowanie i tak dalej, czy... No nie będę wcale miał więcej czasu, ponieważ jestem świeżutko po premierze singla, tyle mogłem ci dać, więc teraz zaangażuję się w jego promocję na 100%. On tam bardzo fajnie się rozwija, widziałem w streamingach i w socialach i wiem też, że w radiach skoczy za chwilkę na wyższą rotację, także jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. No i zaczynam koncertowanie, zaczynam już pojutrze od Warszawy, nie wiem, kiedy będzie ta rozmowa imitowana, ale w niedzielę gram w Warszawie, także zapraszam Państwa serdecznie. Wszystkie szczegóły u mnie na Instagramie, na TikToku. Warto zajrzeć i wpadnij się, bo będzie super impreza. Zapraszamy Państwa wszystkich, a Filipowi życzymy udanych wakacji, które nie będą do końca wakacjami, ale wiesz co, nie... czekamy na to lato. No pewnie, czekamy na to lato jak na zbawienie. Bardzo się cieszę na te parę roku, bo to oznacza możliwość wielu spotkań z Państwem. Zobaczcie, co ja mam. A czy ja mogę chwilę podtrzymać? Ale nie upuść. Ciężkie. Może teraz ja zrobię z tobą wywiad. A zobacz, a ja już to trzymam tyle godzin tutaj na tych wywiadach i cały czas trzymam i udaję, że to w ogóle mnie nie boli, a potem wrócę do domu, a mięśnią... Tak, już wiesz, sobie przytakujesz od razu. Ej, fajnie, może jakiś program bym poprowadził u was. Zapraszamy. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania rozmów z nami i przede wszystkim odcinka finałowego programu Twoja twarz brzmi znajomo. Będzie cudownie emocjonalnie. Koniecznie bądźcie z nami.